Michał, trzecie miejsce na koniec dnia. Widzimy zadowolony z dzisiejszej jazdy i z dzisiejszych odcinków tutaj na Podkarpaciu, na bardzo wymagających, a szczególnie chyba ten drugi OS w pętli, najbardziej wymagający, najkrótszy, ale najtrudniejszy chyba. No, tam taka kwintesencja rajdów zapakowane w 8 km, w historii, że równie dobrze można by 20-kilometrowy odcinek specjalny obdzielić tymi trudnościami, ale nam bardzo przypadł do gustu. W ogóle jestem zadowolony. No, nie pamiętam, kiedy miałem taką satysfakcję z jazdy po asfalcie. Wybitny setup samochodu naszej Skody Fabia R5. Mam świetne czucie na hamowaniach. To jest taki moment, wydaje mi się, że nasze opony Michelin, nie chodzi tylko o prędkość samych opon, chodzi o to wyczucie, które mamy na hamowaniach, w zakręcie, w szczególności tam, gdzie jest pełna przyczepność i trochę kamyczków brudu, to czuję każdy centymetr. Jeszcze tak nie miałem. Wydaje mi się, że miejscami hamowaliśmy naprawdę bardzo też sprytnie. Czułem się jak taki rajdowy lis, który jest w stanie wyczuć, gdzie należy odpuścić, a gdzie można pójść na maksa. Oczywiście miejscami nadal ponosimy pewne straty, natomiast nie zapomnijmy, to jest Brian Bouffier i Grzegorz Grzyb na rajdzie rzeszowskim. Jesteśmy na mecie tego dnia 14,5 sekundy za Grześkiem Grzybem, co oznacza, że traciliśmy 16 setnych na każdym kilometrze. Wziąłbym to w ciemno przed startem dzisiejszego dnia, bo byłem przekonany, że panowie tak odjadą, że nie będziemy w stanie. Chciałbym tu zwrócić uwagę jeszcze na tempo całych mistrzostw Polski, ponieważ nie tylko my jedziemy tak, jak jedziemy. Jedzie Tomek Kasperczyk bardzo podobnym tempem, Marcin Słobodzian, który ciśnie naprawdę na maksa, więc szacunek, myślę, się należy całym mistrzostwom Polski, bo nie odpuszczamy względem tego europejskiego tempa. Jest mi bardzo przykro ze względu na historię Tomka i Damiana dzisiejszą, bo to nie jest żadna ich wina. Takie rzeczy się zdarzają. Pamiętam sam rajd Śląska z zeszłego roku, gdzie też nie mogliśmy w tempie rajdowym jechać części odcinków, a dzisiaj praktycznie jechaliśmy jak bliźniacy, jeżeli chodzi o tempo na odcinkach, bo wjeżdżaliśmy w dziesiątych sekundy na mety. Ale okej, taki jest sport. My się skupiamy na tym, co my robimy. Jutro będzie kusiło, żeby wyprostować tę prawą nogę i myślę, że to zrobimy, jeżeli tylko będziemy się dobrze czuli, i cieszę się, naprawdę się cieszę.